Kochani, podobno 40 do 50% wszystkich czynności, które wykonujemy w ciągu dnia, to czynności nawykowe, czyli rutynowe działania, nad którymi się specjalnie nie zastanawiamy. Powtarzamy je bezwiednie nieraz, codziennie. Codziennie po wstaniu z łóżka muszę iść sobie zrobić kawę. Nie wypiję kawy, jeśli nie ma tam śmietanki. Nie wyjdę z domu, jeśli nie zjem śniadania. Nie uważam obiadu za spełniony, jeśli po nim nie zapalę papierosa. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko jeszcze bardzo często związane jest z kontekstem, w którym żyjemy, naszym małym miejscem na ziemi, naszym mikrohajmatem. To wszystko daje nam poczucie pewnej kontroli nad światem, w którym żyjemy, poczucie bezpieczeństwa, które jest dla nas niezwykle ważne. Im starsi jesteśmy, tym bardziej bylibyśmy skłonni bronić tych wszystkich małych przyzwyczajeń, bo przecież one składają się na naszą tożsamość. W tym kontekście dzisiejsze pierwsze czytanie jest szokujące. Oto mężczyzna 75-letni, który dopiero co pochował swojego ojca, wyrusza w nieznane, wiedziony obietnicą, bardzo spektakularną obietnicą Boga, od Boga, którego jeszcze nie do końca zna. Idzie w nieznane, chociaż właśnie osiągnął to, co nazywamy naszą małą stabilizacją. Nieco wcześniej, może kilkanaście lat wcześniej, jego ojciec Terach zdobył się na szaleństwo i wyszedł z Ur Chaldejskiego na terenie dzisiejszego południowego Iraku, wyszedł w kierunku Ziemi Obiecanej, czyli Kanaanu dzisiejszego Izraela, ale zatrzymał się w połowie drogi na dzisiejszych terenach dzisiejszej Syrii. Zatrzymał się w połowie drogi i nie chciał już dalej pójść. Tam osiągnął właśnie ten poziom stabilizacji i cóż, tam zmarł. Dopiero 75-letni jego syn, Abram, podjął wyzwanie i pomimo wszystkiego, co tam zdołał ukształtować, więc tego poczucia bezpieczeństwa, wychodzi, pozostawia za sobą to, co tak szumnie nazywamy strefą komfortu i idzie w nieznane. Dopiero wtedy 75-letni Abram zobaczył cuda. Ale nie wszystko układało się różowo, umówmy się. Potrzeba było wiele odwagi, samozaparcia, żeby cuda zobaczyć. Po pierwsze, uwierzyć w obietnice, które postawił Bóg. Będziesz ojcem wielkiego narodu. To brzmi jak żart wypowiedziane wobec człowieka, który mając 75 lat nie ma nawet jednego własnego dziecka. Tak czy inaczej, Abram zaufał, poszedł wbrew temu, co podpowiadała mu jego własna logika, zaufał logice, którą prezentował Bóg, zrezygnował z kontroli i rzeczywiście stał się inspiracją po dzień dzisiejszy dla wszystkich wierzących. Niemniej jednak wszystkie te rzeczy, które Bóg zapowiedział, stały się faktem, chociaż nie za życia Abrahama. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy opowieść o przemienieniu pańskim. Oczywiście jest ona tak bogata w różnego rodzaju treści, że można by długo opowiadać o całej wymowie wszystkich znaków, symboli tam zawartych. Ale gdybyśmy spojrzeli na nią z perspektywy właśnie tej potrzeby kontroli, którą mają ludzie, to też jest to zdumiewające. Apostołowie, którym Pan Jezus właśnie uchylił nieba, no bo tak to trzeba opisać, właśnie sam pokazał się w tych realiach, do których należy. Oni przecież patrzyli na Niego tylko jak na człowieka, który jest bardzo popularny, któremu ludzie spijają słowa z Jego ust, który leczy, który świadczy dobro, a więc rokuje jak najlepiej, jest niezwykle popularny, a oni u Jego boku korzystają z tej popularności. Więc oni nagle widzą Jezusa jako kogoś, kto należy do zupełnie innego wymiaru, wymiaru niebiańskiego. Kiedy rozmawia tam z Mojżeszem i Eliaszem, to w ogóle jest tak zdumiewające, że ta ich bezradność nagle przemawia do nich w ostatnim odruchu, jakby chcieli złapać tę rzeczywistość za gardło i ją kontrolować. I mówią, Panie, zrobimy tutaj 3 namioty dla was 3. Innymi słowy, ten piękny gest, jakkolwiek by nie brzmiał, opiewa na to, że to my będziemy tutaj gospodarzami, to my was podejmiemy tutaj w tych 3 namiotach, to my, mówiąc krótko, jak na gospodarze przystało, będziemy, że tak powiem,
tą rzeczywistość obejmować nią, dysponować, zawiadywać. Pan Jezus nawet nie odnosi się do tej prośby, tylko kiedy następnie padają słowa: to jest mój syn umiłowany, o to tu chodzi. Nie o to, żebyście cokolwiek kontrolowali, tylko żebyście zdali się na jego logikę, na to, co on mówi. Nawet jeśli to przeczy własnemu, waszemu sposobowi pojmowania świata, zdajcie się na jego logikę. I zaraz potem przychodzi to, co Jezus mówi: nie bójcie się. Nie chodzi tutaj tylko o tę bojaźń, o której mowa zawsze w Piśmie Świętym, kiedy pojawia się Bóg w tak zwanej teofanii, ale chodzi także o wszystkie te wyzwania, które wiążą się z tym, że trzeba opuścić strefę komfortu, zrezygnować z tego wszechwładnego, tej potrzeby kontroli tego, co dookoła nas, i pozwolić się Bogu prowadzić. Chodźcie, zejdźmy. W dzisiejszym drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Tymoteusza słyszymy, no kontekst jest bardzo dramatyczny. Paweł siedzi w więzieniu w Rzymie, to jest jego drugie uwięzienie i ono, Paweł to już wie na pewno, skończy się jego śmiercią. Ale ten Paweł, który ma wszelkie powody do lęku, bo nic nie kontroluje, wszystko zależy od innych osób, znajduje się w więzieniu, nawet jeśli jest to areszt domowy, znajduje się, nie dysponuje sobą, musiał zrezygnować z kontroli. Tenże Paweł mówi, że jest jedna rzecz, której nikt nie może ci odebrać, nawet jeśli wszystko ci zabrano. Twoja odwaga, twoje męstwo, twoja siła ducha, to właśnie one pomogą ci przetrwać najtrudniejsze momenty. I w momencie, kiedy jesteś ty teraz, Tymoteusz, tam biskupem w Efezie, pamiętaj, żeby nie dać się przytłoczyć temu, co ludzie gadają, co ci już ktoś zrobił, w sensie przykrości, to temu przeświadczeniu, że wszystko ci się, przepraszam, przez ręce przelewa, bo jakieś herezje się mnożą pod twoim bokiem i nie kontrolujesz sytuacji. Paweł mówi: zrezygnuj z kontroli, skup się raczej na odwadze. W porę, nie w porę, działaj. To nie z powodu twoich wybitnych cech, ani moich. Zostaliśmy wyznaczeni na głosicieli Ewangelii. To nie z jakichkolwiek innych powodów, jak tylko z tych, że jesteśmy słabi, Bóg nas wybrał i zobacz, przez nasze ręce zdarzyły się cuda, bośmy pozwolili sobie na ten, jakby to powiedzieć, na to szaleństwo braku kontroli. Pozwoliliśmy Bogu działać przez nasze ręce i stały się cuda, jak widzisz. Potrzebna była tylko determinacja i odwaga. I o taką cię proszę. Niezależnie od tego, co się dzieje dookoła, ilu ludzi odpadło, ilu popadło w herezję, ilu zrobiło ci przykrości, ty w porę i nie w porę nastawaj, głoś Ewangelię, nie poddawaj się. Niech nie będzie niczego, co zabierze ci radość, odwagę i determinację. Kochani, w dzisiejszych czytaniach więc ja dostrzegam na tym etapie życia, na którym jestem, właśnie takie wołanie o to, żeby pozwolić Bogu kontrolować swoje życie. Żeby nie fundować sobie takiego łatwego, jakby to powiedzieć, takiej łatwej iluzji, że to ja jestem w stanie tutaj wszystko poukładać, kontrolować i tak dalej. Zostawić sporo miejsca dla Boga, o wiele więcej niż samemu chciałoby się zająć. Pozwolić Mu kontrolować mój świat, moje zwyczaje, moje poczucie bezpieczeństwa, a może inaczej zrezygnować z niego, tego poczucia bezpieczeństwa, na rzecz fantastycznych błogosławieństw, które obiecuje Bóg, jeśli tylko zdecydujemy się na tę odrobinę szaleństwa i damy Mu się prowadzić. Amen.